Siema. Ja jak zawsze ostatni, spóźniony i już całkowicie nieważny. Wracam z moim głosem. Muszę to powiedzieć, bo mnie boli, nie? Wszystko przeleciało mi obok nosa. Miałem nagrać odcinek o tym, dlaczego Shadowlands się i dlaczego jest on najgorszy dodatek Warcrafta. Gorszy od Warlords of Draenor. O tym, co się działo w Blizzardzie, każdy wie, nawet się nie będę odnosił. Ludzi powinni ukarać. Szkoda, że gra dostaje po dupie za akcję jakichś idiotów. I wszyscy wskakują teraz do wagonu z napisem Final Fantasy XIV. Ja ogólnie nie pędzę za ogółem i tam, gdzie cało stado idzie, tam ja nie idę, zakręcam i idę w inną stronę, ale brakuje mi porządnego MMO, więc stwierdziłem, że spróbuję. Spróbuję, zobaczę, co się z czym je. Mimo, że nie jestem fanem anime, te wyglądy graficzne postaci mnie niszczą po prostu. Są tak słodko pierdzące, nie potrafię tego przeżyć. Ale stwierdziłem, dobra, spróbujemy z kumplem. Tym bardziej, że nasz jeden kolega gra w to od kilku lat, więc spróbujemy. Zobaczymy, co się z czym je. No i każdy z nas w grach szuka oczywiście czegoś innego. Ktoś gra profesjonalnie, na jakichś grupach rankingowych i tak dalej, i tak dalej. Ktoś wyciska platyny ze wszystkich gier, a ja jestem człowiekiem, który gra bardzo casualowo. Gra, tak jak film, ma mi sprawić przyjemność. Mam usiąść w wolny dzień, zagrać chwilę, ma sprawić mi przyjemność, a nie utrudniać, wymagać i uprzykrzać mi czas. I to jest może właśnie złe, co powiem, ale ja oceniam dość wiele rzeczy bardzo szybko. Gra powinna mnie wciągnąć w pierwszych kilku minutach. Ktoś powiedział, że jeśli chodzi o MMO, powinno się poświęcić przynajmniej 100 godzin, żeby poczuć grę dokładnie, poznać świat, community i całą resztę związaną z tą grą. A ja niestety jestem inny. Wchodzę i muszę mnie wciągnąć na początku. Demo początkowe, menu, UI, pierwsze questy, animacje, walka. Jak mnie to nie wciągnie, oczywiście historia też. Jak mnie to nie wciągnie, koniec, wypadam. Więc zainstalowałem sobie grę. Wchodzę i pierwszy strzał w ryj, jaki dostaję, to jest ta słodko-pierdząca melodia. Posłuchajcie. To jest tak kurwa żałosne i takie męczące, że nie idzie przez to przejść. Bolało ucho mnie kurwa już po kilku minutach. Ale dobra, próbujemy stworzyć jakąś postać. I to jest coś, co uwielbiam Warcrafta, za to, za zróżnicowanie ras i klas. Tu wchodzę i wszyscy wyglądają tak samo. Słodko-pierdząco animowo. Ja pierdolę, nawet porządnego, brutalnego warriora nie można zrobić, żeby miał taką chamską, agresywną twarz. Wszystko takie jest takie słodko pierdzące. Nie potrafię tego znieść. To jest takie lamerskie, że nie wiem, jak to w ogóle określić. Ale dobra, stwarzam postać. Wiele opcji stworzenia twarzy. Próbuję go zrobić na orka, dodaję mu kolor zielony, żeby jakoś to wyglądało. Muzyka wierci mi dziurę w głowie, ledwo kurwa siedzę. Ale dobra, stwarzamy tę postać. Zaczynamy grać. Bóg wchodzi do stolicy i co? I te kolory wszystkie są takie wypłowiałe. Grafika może jest ładna, ale wszystko jest takie wypłowiałe. Ja lubię wyrazistość w grze, kolorystykę, a tu jest wszystko takie stonowane. Kolejna rzecz, która mnie uderzyła. I za chwilę dostaję z prawego w ryj za brak voice-overów. Jak można kurwa nie zrobić w grze MMO voice-overów? Przynajmniej na początku, żeby gracza wciągnąć i zainteresować. Kolejny strzał w ryj, kolejne odepchnięcie mnie od tematu. Ale postanowiłem, że dam kilka minut na rozwinięcie akcji i spróbuję się wciągnąć. No niestety nie udało mi się. Po jakiejś godzinie przeciął kolega, który pokazał nam swój latający pojazd, samochód. Nie powiem, zrobił wrażenie, ale nie potrafię. Może jestem za bardzo uprzedzony, może jestem za bardzo przyzwyczajony do Warcrafta. Rozumiem, że ogół świata i bardzo wielu graczy kocha tą grę. I że jest tam w grze świetny community, czego zazdroszczę, bo to jest coś, czego szukam. Świetnej gry, która mnie mega wciągnie i która będzie miała takie świetne i wspaniałe community, jakie jest w Final Fantasy XIV. Wiem o tym tylko od innych ludzi i czytając w internetach. Sam się nie przekonałem, już się nie przekonam, bo nie potrafię się przebić. Wchodziłem w tą grę wiele razy, mój kolega tak samo, no i kurwa, nie dajemy rady. Do tego jeszcze właśnie przyleciał kolega, który nas tym autem zabrał i pokazał nam świat poza stolicą, no i to jest kolejna rzecz, która nas uderzyła, że świat nie jest taki otwarty jak w Warcrafcie, tylko są wąskie, klaustrofobiczne przestrzenie, gdzie nie ma takiego open worldu, że możemy sobie pójść jak w Warcrafcie, czy tam gdzieś polatać. I to jest kolejna rzecz, która mnie zniszczyła, kolejna rzecz, która mnie odepchnęła i no niestety bardzo, bardzo bym chciał w coś wejść i pograć, tak jak przez ostatnie 16 lat grałem w Warcrafta, ale na tą chwilę wygląda na to, że nie uda mi się wrócić do tego pokoju i grać tu dłużej na moim kompie, tylko wracam na dół do Playa 5 i do kilku gier z kumplami online. New World to niedługo wychodzi, nawet tego nie ruszam. Ja jestem człowiekiem, po jaki chuj mi gra się znowu człowiekiem? Nie, totalnie mnie nie rusza, ja muszę mieć wybór.
undeada, orka, muszę mieć taurena, coś konkretnego z fantazem, jakieś takie kurwa pierdółki, puszkami i ogonkami. Świat fantazy powinien być brudny, wyrazisty, a nie taki kurwa słodko pierdzący, jakieś latające kaktusy z balonikami, no kurwa ej. Nie do przejścia, ja i kolega po prostu nie możemy się przebić. Jesteśmy graczami od dziecka, ale nie da rady się przebić przez to. Ja wiem, że mogę kogoś urazić, nie chciałem nikogo tu urazić, ale po prostu nie idzie przez to przejść. To nie jest w ogóle my cup of tea. Zazdroszczę tym wszystkim ludziom, którzy się zaangażowali i są tą częścią tego wspaniałego community, ale ja niestety się nie przebiję przez to, nie potrafię. Chciałbym, ale nie potrafię. Próbowałem ostatnio grać w Lost Ark przez serwery rosyjskie, jest na YouTubie ktoś, kto pokazuje, jak to zrobić, na pewno sobie możecie znaleźć. Gra wygląda pięknie, cudownie. Dała mi nadzieję, że to może być coś, co będziemy grali. Pewnie kupię i spróbuję, bo będzie grał w to kolega, ale mimo, że to mówią, że jest RPG, to jest to kurwa hack and slash jak Diablo. I pomimo, że hype jest na to duży i że graficznie wygląda pięknie, mimo, że ta gra ma już 5 albo 6 lat, postać jest zbudowana i wybierasz taką, jaką jest i nic innego z tym nie możesz zrobić. I to mnie kurwa też odpycha. I więc szukam dalej. Jeśli ktoś tam z was przejdzie przez ten film, obejrzy i zamiast mi pocisnąć, zechce pomóc, ma jakąś grę, która jest warta uwagi, proszę, napiszcie to w komentarzu. Próbuję czasem wracać do Star Wars The Old Republic i grać w to, ale niestety gra mi się bardzo podoba i graficznie, i story, i wszystko mi się tam podoba, ale niestety grając samemu to nie jest to samo. To jest smuteczek, żal i dramat. Chyba tyle. Kilka takich małych rzeczy, które mnie odepchnęły, a które dla innych graczy będą nieważne. Pewnie nad nich tego nie zauważyli i to jest właśnie całe piękno, że każdy z nas szuka w grze czegoś innego, całkowicie coś innego go cieszy, przyciąga i zatrzymuje, a coś innego odpycha. Ktoś gra na pro levelu, ja zawsze grałem na levelu noob casual i się tego nie wstydzę. Szukam szybkich, fajnych, przyjemnych gier, do których mogę wskoczyć na 2-3 godzinki dziennie i mam chwilę i wrócić do życia rodzinnego. No ale niestety Final Fantasy nie będzie tą właśnie grą. Więc odinstaluj kurwa enterek. Nara. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego.